wkrótce z Rady Miasta. Wystawa malarska Iwony Wit. Zimowe ferie w Raciborskim Stowarzyszeniu Aura. Dobry wieczór, jest piątek 28 stycznia. Hanna Karasińska-Pater, zapraszam na Wiadomości Raciborskie. W środę 26 stycznia odbyła się hybrydowa sesja Rady Miasta. Poruszono temat ochrony zdrowia, budowy lodowiska, a także projektu utworzenia w Raciborzu Parku Kulturowego. Podczas 39. sesji Rady Miasta radni zajęli się najważniejszymi sprawami miasta. Obrady rozpoczęły się od dyskusji na temat ochrony zdrowia mieszkańców, w której udział wzięli m.in. starosta raciborski Grzegorz Swoboda, dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Trudnik oraz dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu Karina Talapska. Szefowa stacji podała najnowsze informacje na temat wariantu Omikron i bilansu pandemii w powiecie raciborskim od początku jej trwania. Dotąd notowano poniżej 100 zakażeń dziennie w powiecie raciborskim, ale od 25 stycznia jest ich już 200 na dobę. Zakażają się głównie dzieci w szkołach. 65% wszystkich ognisk to placówki oświatowe. Poziom hospitalizacji mieszkańców powiatu w tej fali epidemii jest niski i wynosi 29 przypadków. Od początku trwania pandemii zmarło 361 mieszkańców powiatu. 12 700 osób przeszło COVID-19. Oprócz tego rajcy odrzucili drugi projekt stworzenia miejskiego lodowiska. Przypomnijmy, że pierwsza koncepcja zakładała utworzenie obiektu wartego 5 milionów złotych z dachem z PCW, z planowanym terminem otwarcia na grudzień 2021 roku. Tu jednak pojawiły się wątpliwości i ostatecznie radni zabezpieczyli w budżecie 12 milionów na lodowisko z normalnym dachem. Na dwa dni przed styczniową sesją prezydent Dariusz Polowy przedstawił jednak projekt zakładający wydatkowanie aż 24 milionów złotych. W tej cenie miałby powstać obiekt całoroczne poza lodowiskiem, obejmujący odnowioną kręgielnię, szatnię, zaplecze gastronomiczne i strefę fitness z siłownią. A to nie jedyny odrzucony przez radnych projekt. Podczas sesji kolejny raz poruszono temat utworzenia parku kulturowego na raciborskiej Starówce. Uchwała musi po raz trzeci poczekać, tym razem aż do listopada. Rada Miasta nie chciała także poprzeć podwyżki bonifikat na wykup mieszkań komunalnych. Pasjonatka malarstwa, fotografii i podróży Iwona Wit stworzyła wystawę obrazów, które można podziwiać w siedzibie miłośników ziemi raciborskiej. Bez wątpienia przywołują one na myśl gorące wspomnienia z podróży. Malarstwem pasjonowała się od dziecka, jednak nigdy nie miała okazji profesjonalnie kształcić się w tym kierunku. Mimo to pełna pasji i wyobraźni tworzy obrazy, które przenoszą miłośników sztuki w najpiękniejsze miejsca, nie tylko te dalekie. Wyjątkowo lubię malować naturę. Większość obrazów jest robiona najpierw ze zdjęć, bo bardzo lubię też fotografować, to jest moje drugie zamiłowanie. I po prostu biorę aparat, idę do ogrodu, robię zdjęcie, a jak mi się coś szczególnie spodoba, robię z tego obraz. I to jest takie bardzo bliskie. Ale druga część też również to jest tematyka egzotyczna, że tak powiem. I to są właśnie obrazy tego typu, jak gdzieś tam Egipt, gdzieś tam coś arabskiego. To jest to drugie moje zamiłowanie najbardziej. Swoje zdolności plastyczne odkryła w wieku 5 lat, a później umiejętności zdobywała nieustannie ćwicząc. Maluję od najmłodszych lat, już w wieku 5 lat zrobiłam swój własny portret w lustrze. Rodzice, koleżanki wtedy zwrócili uwagę moim rodzicom, że powinnam iść do szkoły plastycznej. No niestety tak się moje życie potoczyło, że nie dało rady. I dopiero w późniejszym czasie spotkałam na swojej drodze malarza, pana Enzo Arduini, który jako pierwszy uwierzył we mnie, stwierdził, że mam talent, powinnam malować. Stwierdził również, że powinnam otworzyć swoją własną wystawę. To był taki największy bodziec, kiedy zaczęłam sama pierwszy raz malować, tworzyć, robić obrazy na zamówienie. Mimo że to dopiero pierwsza wystawa Iwony Wit, to jak sama mówi, nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Uważam, że każdy obraz, który tworzę, sama po sobie widzę, że jest lepszy niż poprzedni. I na pewno zostanę w technice olejnej, chociaż próbowałam też coś ze szpachlą,
Ołówkiem, no mam taki niedosyt, kiedy robię coś ołówkiem. Czegoś mi brakuje, może tego koloru. Wystawę można podziwiać w siedzibie miłośników ziemi raciborskiej przy ulicy Długiej 9. Dla tych, którzy jeszcze nie mają planów na ferie, mamy kolejną propozycję. Tym razem nieco przybliżymy ofertę klubów osiedlowych Itaka i Cegiełka. Tym razem pod hasłem Dla każdego coś miłego wystartują kolejne ferie zimowe organizowane przez Stowarzyszenie Aura. Jak zwykle nie zabraknie stałych punktów programu, jak i ciekawych nowości. W tym roku nie odbiegamy od naszych standardów. To ma być ciekawie, to ma być pięknie, to ma być zabawa, prawda, w czasie wolnym od zajęć szkolnych. I proponujemy formy, które są sprawdzone. Te, które się przewijają u nas od szeregu lat, więc to będą warsztaty, ale tematyka na pewno inna, bo to będą warsztaty świecowe, będą warsztaty modelarskie. Będziemy mieli okazję spotkać się w takiej sali rekreacyjnej Nerw Arena. Także spotkamy się z taką grupą bardzo ciekawą i myślę, że to będzie hit tego właśnie naszego tutaj działania, mianowicie Gotki Starej Ciotki. Oprócz warsztatów w programie nie mogło zabraknąć także wycieczek, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że sytuacja covidowa nam nie przeszkodzi w realizowaniu wszystkich naszych zamierzeń. Chcemy pojechać do Gliwicy, do Kolejkowa, tak zwanej właśnie wielkiej makiety, największej w Polsce, która prezentuje przepiękne, zabytkowe, nie zawsze przez nas, mieszkańców Śląska, doceniane budowle śląskich właśnie obiektów kultury, czy też takie jak stacje kolejowe, czy też jakieś dworce ciekawe, ratusze, a między tym jeżdżące pociągi. A żeby było jeszcze ciekawiej i bardziej energetycznie, część tej planszy, tej makiety jest przygotowana w okresie świątecznym z piernika. Ponadto wyjazdy do parku trampolin czy saneczkowanie w Wiśle, a to wciąż nie koniec. To jest wycieczka z kolei do Niepołomic, troszeczkę daleko. Niemniej jednak bardzo ciekawy temat, mianowicie chcemy się spotkać w obserwatorium astronomicznym i tam porozmawiać na temat nieba zimowego nad Polską. A przy okazji jeszcze dołożymy taką ciekawostkę jak Muzeum Dźwięku, więc będzie, myślę, wydaje też ciekawa rzecz, żeby to poznać bliżej. Nie zabraknie także wyjść do kina, zabaw integracyjnych czy zajęć sportowych i tanecznych. Okazja do zapisów będzie już 1 lutego w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Pracy 21 w godzinach od 15 do 17. Dzisiaj dyżur pełnią apteki Podróżami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W przyszłym tygodniu pokażemy kolejne propozycje na ferie zimowe. W dzisiejszych Wiadomościach Raciborskich to już jednak wszystko. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i życzę udanego weekendu.